Cześć, ja jestem Pixpro, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. I słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy na tym naszym świecie, na modach. Znaczy na jednym modzie. I po tym co widziałem ostatnio w tamtym dungeonie, tam się nie wybieram. Ale dzisiaj słuchajcie, pójdziemy sobie do tego, bo tutaj mi się wydaje, że to też jest dungeon, ale myślę, że tutaj nie będzie aż tak trudno. Tu jest w ogóle jakiś villager. Dobra, tu jest jakieś zejście. Tu też są villagery? Dobra, tu mamy jakąś beczkę. Dobra, nic tu za bardzo nie było. Tu też nic nie ma. Tu jest też ten jakiś villager. Dobra, na razie myślę, że idę tu. Dobra, tutaj na razie nie idę. Tutaj myślę, że pójdę sobie na koniec. Dobra, idę za te drzwi. Ile tu jest w ogóle drzwi? Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Mamy łopatę. Melony. Na razie nie jest to dosyć ciekawy lucik. Znowu łopata. To samo tu jest. Nie no, same melony, jakiś kobl. Co prawda jeszcze z niczym tu nie walczyłem, ale... Dobra, tu jest jakiś kod. Kolejne drzwi. Dobra, więcej jedzenia. Jedzenia nigdy za dużo. Dobra, kolejny jedzeń. Dobra, i dalej to samo. Teraz, no, jeszcze te samorodki doszły. Dobra, mam jakieś dodatkowe kilof. Nic tu za bardzo więcej nie było. Więc chyba pora pójść właśnie tutaj. Tak, to bym sobie rozwalił tu ładnie. No, tu już woda płynęła. Skąd tu jest Soul Sand? Boję się, że tu coś będzie. Obsydian. Dużo obsydianu. Tu jest jakiś portal niedokończony. Co to takie lata? Dobra, nie wiem. Dobra, jesteśmy teraz tutaj za kratami właśnie tymi. Zbroja jakaś. Dobra, wieszaki na zbroję się przydadzą. Dobra, jakiś piec hutniczy. Dobra, idziemy tutaj dalej. To jest tak jakby podziemna wioska? Ty. No chyba tak. Są też jakieś schody, na razie tu nie idę. Pójdę na razie prosto. Wełnę chcę. Dobra, co my mamy tutaj? Nic. Okej, po co dwie pary schodów? No, niczego. Dobra, więc teraz idziemy tutaj. Dobra, mamy bookshelfy. Dobra, tutaj jest tego dużo. Może tu będzie tego mniej. Tu są kolejne przejścia. Dobra, tu jest zatarasowany. Ty, czekajcie, gdzie te przejścia były. Dobra, tu wchodzimy. Chyba tutaj. Tylko się najem. Dobra.
Dobra, to jest na razie za kratami. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, tu mamy jakieś skrzynki. Dobra, mamy tu emeraldy. Samorodki. Jedzenie. No na razie lucik taki średni. Kwiatki, na serio. Dobra, chyba pora przejść tu. Nic tu nie ma. Więc myślę, że teraz tu też nic nie ma. Więc sobie stąd wyjdziemy. Dobra, stąd przyszliśmy. Tutaj już patrzyliśmy. Tak, tu są jakieś schodki, tu są jakieś windy. Dobra, zobaczmy, co tu jest na razie w tych schodkach. Dobra, bo tu mi villagery zostawiają. Ty, tu są dalsze jakieś przejścia. Czy tu byliśmy? Nie, my tu byliśmy. Każde schodki po prostu prowadzę też tu niżej. Serio, gościu? Dobra, dziwnie to tu wygląda, tak. Dobra. Kurde, ognisko mi zadaje? Dobra, tu nic nie ma, tak wygląda, no. Nie, no, tu nic nie ma. O, jakieś zombiaki słyszę. Dobra, tu jest jaskinia, co tu w ogóle jest? Nie no, tu dobra, tu nie idę. Tu są jakieś jaskinie. My zwiedzamy na razie ten... Dobra, zobaczymy, czy tu coś jest. Nic nie ma, przejście znowu donikąd. Dobra, pójdziemy sobie tutaj na razie. Daj, żeby to tak było jak podziemna taka wioska jakaś. Chlebek, kwiatki. Ziemniaki. Dobra, widzę, że to jest jakaś podziemna wioska. Dobra, to jest dalej ta wielka jaskinia. Też trochę emeraldów tu jest, dobra. Tutaj już nic więcej nie ma. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ty, chyba wszystko zwiedziłem. Całą tą podziemną wioskę. Mogę pójść do tej podziemnej jaskini. Znaczy, no, tej wielkiej jaskini, ale nie wiem, czy chcę. Dobra, gdzie te schody były? No dobra, tu są te schody. Chyba to wszystko, to nie jest żaden dungeon czy coś. No tak mi na początku wyglądało. Nie wiem, to chyba to tyle jest stąd. Dobra, tu jest ten poziom, gdzie już byliśmy. W ogóle jest noc. Muszę iść szybko spać, bo tu się dziwne czasami moby respią. No tu jest Enderman. Chociaż w sumie, no, takim czymś już się nie boję, z takimi podstawowymi mobami walczyć. Dobra. Najpierw się prześpię, potem se lucik odłożymy. No jeszcze deszcz zaczął nawet padać.
Dobra, mam jakieś... W ogóle ten armor standy bym mógł sobie postawić. Myślę, że te miejsca by były dosyć dobre. Tylko tak, mamy tu klatę. Mamy takie buty. Dobra. To jest cała zbroja, którą możemy tu postawić. W sumie to co skórzany postawię chyba na skórzany, to co takie to na taki. Chociaż nie, tak się nie będzie dało. Mam za dużo hełmów, a za mało tego. Dobra, stawiam tak. Okej, teraz tak, tu dajmy klatę. Dajmy tu buty. I dajmy tu taki hełmik. Dosyć fajnie to wygląda. Resztę do skrzynek odłożę. Dobra, cały też lucik stąd. Dobra, myślę, że jedna łopata może być w ekwipunku. Mamy też dużo obsydianu stamtąd. Myślę, że połowę chlebków mogę sobie odłożyć do skrzynki. Muszę się też dowiedzieć między odcinkami, co to jest Potion of Luck. Dobra, ale chyba w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zrobiliśmy te całe armor standy, ponieważ były w tej całej podziemnej wiosce. Myślałem, że to dungeon, ale to nie jest dungeon, więc... Myślę, że w dzisiejszym odcinku to jest wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!